Cześć, siemaneczko, z tej strony Nexium, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie i moi drodzy, dawno nie otwieraliśmy paczek ogółem, czy to na streamie, czy normalnie jako nagrywany odcinek, no po prostu, dawno nie otwieraliśmy paczek, dawno nie czuliśmy tego dreszczyku emocji, jaka karta nam wyskoczy z paczki, a teraz jest ku temu naprawdę, naprawdę dobra okazja, ponieważ w paczkach znajduje się chyba najlepsza drużyna tygodnia, jaka dotychczas została wypuszczona. Zresztą sami spójrzcie, Radja, Nainggolan, Icardi, Insigne, Vidal, Eden Hazard, do tego Paul Pogba, Mustafi, naprawdę cała masa niesamowitych kart. W momencie, w którym by mi wyskoczył inform, ja już bym miał po prostu, serce by mi stanęło, a jakbym jeszcze zobaczył flagę Belgii, to pozamiatane, bo niezależnie, czy to by był Radja, Nainggolan, chociaż oczywiście, wiadomo jest to, że najbardziej to ja bym chciał tego pana w białej koszuleczce, który jest ostatnio w niesamowitej formie, mianowicie Edena Hazarda. Ale moi drodzy, sprawa wygląda następująco. Te wszystkie karty są do trafienia i fajnie by było w końcu coś trafić. Dobra, nie bądźmy hipokrytami, nie w końcu, bo Gabriel Jesus Inform to jest cały mój budżet mojego klubu, karta za 500 000, którą trafiłem, więc fajnie by było znowu coś trafić. O, tak już ładniej brzmi, tak już lepiej. Zakupiłem 4000 FIFA pointsów, 4500 FIFA pointsów i mamy paczuszki promocyjne, są to paczki za 300 FIFA pointsów, więc troszeczkę tego otwierania będzie na dobry początek. Zastanawiam się, czemu one są tak jakoś dziwnie zbagowane, że nie pokazuje tak jakby... O! A, jednak nie, myślałem, że... Pamiętacie, jak wcześniej otwierałem na PC-cie? Każda paczka, która miała taki rant, ona tak czy siak za każdym razem się świeciła. Wszystkie wcześniejsze były jakieś cieniutkie w ogóle. Najwidoczniej na PlayStation 4 to jednak wygląda inaczej. No i okej, Kostil w pierwszej paczce. Nie najlepiej, ale wydaje mi się, że mogło być spokojnie gorzej. Jest to karta 82 punkty overalla, francuski goalkeeper. Wszystkie karty tutaj sobie wyślę do klubu później, to po prostu jakoś sobie tym będę zarządzał i zrobię najwyżej wielką wyprzedaż. To jakiś budżet do klubu też wskoczy, będzie można kupić też jakąś fajną nową kartę. A teraz 300 FIFA pointsów wydane po raz drugi dzisiaj, to jest druga paczuszka. Będziemy otwierać w całości chyba te paczki promocyjne. Nie rozumiem, dlaczego na tych paczkach nie ma nikogo. Nie ma w sensie żadnego zawodnika tam, nie rozumiem tego kompletnie. A tutaj mamy Kameniego. No tutaj myślę też mogło być nieco lepiej. W takim razie czas na trzecią paczkę i zobaczmy. Liczę chociaż na... Kupiłem 4500 FIFA pointsów. No to wiecie co, liczę na dwa ekrany, że będą tutaj dwa... Orzesz, cholera jasna, jedna karta błyszcząca w paczce specjalnej. To takich cudów to ja nie chcę widzieć. Kolejna paczka otwarta i zobaczmy, czy tutaj w środku będzie coś kozackiego. No, jest karta błyszcząca, ale nie jest to, na co ja liczyłem. Ja liczyłem tutaj na jakiegoś Edena Hazarda, chociaż ma 91 punktów tempa. Jest szybki. Halo? Przemawiam do ciebie, patrz. Oj, no nie przemawiam, kurde. Zaświeć się, boczku, co? Tak proszę. Prawy pomocnik? Czy to jest Bellarabi? Tak, to jest Bellarabi. Jego sprzedamy na rynku, ale nie za jakieś gigantyczne pieniądze, ale na pewno pójdzie, na pewno to będzie jakiś profit. Z tym, no chociaż dobra, w sumie nie wiem, czy to jest jakikolwiek profit, bo jeżeli na paczkę wydałem... Dobra, to są ciężkie przemyślenia. I kolejna paczka się otwiera. I co? I czy w końcu... Tak, nareszcie są te ranty i to nie jest niestety inform. I to... A, no dobra, Idrissa Gueye. Ja go mam w klubie, no ale dobra, no mamy pierwsze billboardy, są pierwsze ekrany, szkoda tylko, że jest to taki, a nie inny zawodnik. Myślałem, że chociaż będzie to walkout, ale są pierwsze billboardy, tylko tak jak mówię, no ja tego jego mościa mam w klubie, więc nic mi po nim, wystawię go na listę transferową. Ale dobra, to był pierwszy początek, to był dobry początek, więc mam nadzieję, że to jest taki zalążek tych lepszych trafów. Póki co nie, dwie karty błyszczące, dwie karty specjalne, na pewno poniżej 83 punktów overalla i to jest Batalla. No, nie na to tutaj liczę i chyba nie tylko ja, ale wy wszyscy, którzy siedzicie przed ekranami telefonów, telewizorów, komputerów, czegokolwiek tam, na czymkolwiek oglądacie. Właśnie, dajcie mi znać, na czym najczęściej oglądacie filmy, na komputerze, telewizorze, telefonie, czy na czym. To jest interesujące całkiem. A teraz 300 FIFA pointsów wydane po raz kolejny. I chcę zobaczyć ten błyszczący rant. No nie, no nie. Czy może tutaj będzie się błyszczyła kra... No... Dlaczego? Zostało nam już tylko 2000 FIFA pointsów, więc w sumie już półmetek. Za nami nawet. Za nami jest półmetek. A tutaj tylko i wyłącznie jedne billboardy i to Idrissa Gueye.
niedobrze, niedobrze. Chociaż chyba jak tak dalej będzie, że tutaj się nic nie będzie trafiać, to wrócę sobie na chwilę do paczek za 7,5. No oczywiście, że wrócę, jak tutaj nic nie ma, no to co ja mam tu otwierać, jak tutaj nic się nie trafia? Myślałem, że to jest Jose Izquierdo, a to jest Pabon. Pabon był całkiem kozakiem, w FIFA 15 nie grałem, jak jeszcze był na napastniku. Dobrze, tak jak mówiłem, 150 FIFA pointsów. W takiej paczce właśnie trafiłem swojego Gabriela Jesusa, więc... Ale tutaj za to nie trafię, nawet się nie zbliżę do tamtego trafu. No chyba, że to będzie Martial albo Bakayoko. Nie, to nie jest ani Martial, ani Bakayoko. To jest Theo Walcott. No dobra, nie jest najgorzej, mogło być gorzej. Mogło być gorzej zdecydowanie, postawmy sprawę jasno. Theo Walcott, czyli jeszcze w FIFA 13 zawodnik, który miał łatkę najszybszej karty w grze. No tutaj już zdecydowanie przebija go Pierre-Emerick Aubameyang o całe 5 punktów. Wracamy do paczek promocyjnych. W sumie już końcówka tego pack openingu, a tutaj takie lipne trafy. No strasznie lipne trafy, co to ma być? Co to jest? Kim ty jesteś? Kolejna paczka. Kolejne 300 FIFA pointsów, już tylko 1000 punktów zostało na naszym koncie i... Znowu nic. Powiedz, kim ty jesteś? No, Niemiec. SP. Castro. No, chociaż Sané i Castro to nie jest aż taki zły duet. Dwóch Niemców, wystawimy ich sobie na listę transferową. Fuck! Serio? Serio? Luke Shaw. O, to w sumie nie najgorzej. I to jest chyba ostatnia paczka dzisiaj. To jest smutne. To jest naprawdę smutne, jak patrzę na to, co się tutaj trafiło. I nic się... Ja pierniczę na... Na 4600 FIFA pointsów. O, super, Belk. O! O! Cześć, Batshuayi. Może sobie jeszcze zrobimy jakieś SBC. W ważnych meczach zawsze coś jest. Zenit, Sankt Petersburg. I jak widzicie, przepraszam, Zenit, Sankt Petersburg i Spartak Moskwa. I jak widzicie, mam tutaj w sumie ci wszyscy zawodnicy są u mnie w klubie, więc całkiem spoko się złożyło. Bo nie będę musiał wydawać grubych milionów monet na te SBC. Zrobię je praktycznie za darmo. Mam kogoś jeszcze błyszczącego? Mam, tylko że to jest srebrna karta. Dobra, zaraz to wszystko ustalę i zaraz się widzimy. No, i teraz wszystko jest elegancko, zgranie jest, wszyscy błyszczący są, więc zgłoszmy sobie ten skład i otworzymy sobie jeszcze paczkę piłkarzy Electrum, no bo to jest całkiem dobra paczka. Z tego co widzę, to będziemy może nawet w stanie zrobić też Chelsea-Liverpool. Piłkarze Premier League 3, ocena zespołu 77. Dobra, dobra, żaden problem. I okej, wszystko mamy ustawione. Jak widzicie, troszeczkę tutaj pomieszałem, powrzucałem kilku zawodników, żeby te zgranie ładnie, elegancko było. Mamy drugie SBC zrobione, jeżeli chodzi o te ważne mecze. Chelsea-Liverpool. Chyba jeżeli chodzi o te pozostałe, to nie będę miał tutaj zbyt dużej ilości zawodników. Chociaż możemy coś pokombinować. Wiecie co? Zróbmy te całe SBC. Będzie warto. Mam nadzieję przynajmniej, że będzie warto. Serio nie mam żadnego zawodnika Barcelony w klubie, naprawdę? FC Barcelona nawet najgorszego jakiegoś Jaśka? Serio? No i pięknie, Silesen za 800 monet, chodź tu do mnie, będziesz pięknie pasował i wszystko będzie elegancko ustawione i będziemy mieli kolejne SBC zrobione i będziemy mogli otworzyć te super paczki premium. I módlmy się, żeby tam coś było w środku. No i przepięknie, kolejne SBC zrobione. Valencia, Barcelona, ważny mecz. Z Barcelony mam tutaj Silesena, z Valencii mamy tutaj Minę, Santi Mina. Skład zrobiony, jak widzicie, w całości z La Ligi Santander, z tych non-rerów. Ja ich w ogóle nie używałem nigdy w życiu, tylko po prostu miałem ich z paczek. A dzięki temu mamy dużą złotą paczkę premium. Ok, czas zrobić ostatnie SBC. Mam nadzieję, że mam jakichś zawodników Monaco i PSG. No, spróbujemy tutaj coś zdziałać. O, i są zawodnicy Monaco, fantastycznie. No, z PSG też kogoś mam. Kurzawa, Areola i Kimpembe. O, Kimpembe kojarzymy z karier, a Areola bardzo dobrze, bo to będzie bramkarz w sumie. W sumie Benaglio to też jest bramkarz. Dokładnie złoty. A, wszyscy mają być złoci i ma być dwóch rzadkich. Dobra, to damy sobie Benaglio, żeby sobie wykorzystać tę złote i zgranie 80. Dobra, nie, to akurat spokojnie to ogarniemy, myślę. Na lajcie, to wszystko powinno zabanglać nam tutaj. A, czekajcie, przeoczyłem to, że piłkarzy z tej samej ligi może być maksymalnie 4. Fuck, przeoczyłem to. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Czy wszystko zabangla teraz? Tak, zabanglało. Czyli Calcio A w połączeniu z
ligę i Bundesligą, wszystko ładnie, pięknie zostało sklejone. Mamy w takim razie ukończone ważne mecze. Duża złota paczka premium odebrana i za całe SBC, za te wszystkie cztery wyzwania również coś otrzymamy. W takim razie lećmy je otworzyć. Dobrze, złota paczka zawodników premium, okej. Mam nadzieję, że z tych paczek coś lepszego poleci. No, ale to wygląda zdecydowanie lepiej, chociaż nie mam pojęcia, dlaczego się zbugowały tak te paczki, że nie ma na nich żadnych podobizn. Nie mam pojęcia, wiecie co, będę tutaj losował kompletnie, otworzyłem jakąkolwiek tam paczkę, otworzyłem, to się otworzyła i zobaczmy, co tutaj będzie. No, o to mi chodziło, są ekrany, dokładnie po to to robiłem, to jest napastnik z kolu, to jest Falcao! Ulala, 84 punkty overalla, no tempo beznadziejne, szkoda, Radamel Falcao był taki wstępnie typowany do drużyny tygodnia właśnie, która jest teraz, no niestety jak widzimy tutaj jest jego normalna wersja, ale są to drugi billboardy, jest to bardzo dobry prognostyk na pozostałe te paczki, które mamy tutaj do otwarcia, tym bardziej, że tak, oni są sprzedawalni. Bardzo dobrze, jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Wyślijmy to sobie wszystko do klubu. Jeszcze 3000 monet. Wow! Uwaga, raz, dwa, trzy i otwieramy trzecią paczkę. I czy tutaj też się pojawi ten błyszczący run? Ajajaj, tym razem nie, szkoda. To może Marsja albo Bakayoko. Co? Nie, to nie jest zdecydowanie, to jest Skarsgård. Kolejne paczki, zostawimy sobie tę paczkę Electrum Prime na sam koniec. Teraz otwórzmy paczkę, gdzie jest chyba aż 24 karty chyba tutaj są. Niestety bez błyszczącego boku i zaledwie jedna karta błyszcząca. God damn, to nie jest dobry rezultat, ani trochę. NDIA, zostały dwie paczki do końca. Jedna to jest złota paczka zawodników, a druga to jest paczka na piłkarzy Electrum. Tutaj niestety w złotej paczce zawodników nikt ciekawy, ani trochę. O nie, ale ta paczka to jest ta najlepsza, największa dzisiaj. Chociaż czy największa to nie, ale teoretycznie ta... O, ja pierdzielę, naprawdę? Naprawdę? To jest to, co mi... Fekir, no... Nie o to mi chodziło. Moi drodzy, niestety to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie udało się nam trafić, ale jeżeli wy chcecie zobaczyć więcej pack openingów na moim kanale, to koniecznie zostawcie tutaj kciuka w górę oraz subskrypcję właśnie pod kanalem Nexium. Zachęcam też do zostawienia dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach i być na bieżąco, dostawać informacje jako pierwszy z waszych wszystkich kumpli o moich nowych filmach. Z tej strony był oczywiście Kornel, na razie i pa pa, cześć!